No dobry wieczór, śpiewankowicze i śpiewanki. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać, mimo że to 12. spotkanie już na ledwo żywo, poniedziałkowe, to w dalszym ciągu nie ufam tej technologii i cały czas mam wrażenie, że mimo że staram się, żeby z każdym kolejnym wydarzeniem pod tytułem śpiewanki było mnie lepiej widać i słychać, to wydaje mi się, że widać pozostaje konstans, słychać to musi sami ocenić. Robię co mogę, żeby ta słyszalność była coraz lepsza. Bardzo serdecznie was witam na 12. spotkaniu z 10 ważnymi dla mnie piosenkami. A nawet, co niespodzianka, dzisiaj piosenek poza kołysanką może być odrobinkę więcej. O jedną dokładnie, a zaraz powiem dlaczego. Kochani, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, z którymi miałem okazję spotkać się w tym tygodniu, zarówno w schronisku Dobrych Myśli w Chatce Włóczy Kija, skąd miałem przyjemność przed tygodniem transmitować wam na żywo, na ledwo żywo, śpiewanki w górach, na Pogórzu Rożnowskim, w pięknym miejscu, pełnym dobrych myśli i dobrych słów i dobrych uczuć. Dzisiaj z Portem Poznań, ma to swoje złe i dobre strony oczywiście, śpiewanki na ledwo żywo poniedziałkowe, to dlatego, że trasa koncertowa ciszy jak ta, Warszawa, Gdańsk, Ostróda, więc daleko, wczoraj w nocy wracaliśmy z Ostródy w takiej wichurze, że mimo, że nasz koncertowy bus waży ponad 3 tony, to miałem wrażenie, że jedziemy pustym Deutico. Niesamowita wichura, ciekawy jestem, czy u was też tak strasznie wiało, jak u nas wczoraj w nocy. Jakiś taki huragan. W każdym razie dojechaliśmy szczęśliwie, a tydzień był o tyle obfitujący w wydarzenia, że poza koncertami ciszy w czwartek poznańskie spotkania z Balladą w Domożnych Progach w duecie, czyli Agata i Wojtek, zagościli na scenie Pretekstu w Poznaniu. To bardzo fajny koncert, był bardzo ciepły, pełen dobrych emocji. Pożartowaliśmy sobie, podogryzaliśmy sobie z Wojtkiem jak zawsze. Uwielbiamy to robić. I co najważniejsze, po koncercie pośpiewaliśmy zacnie. I pośpiewaliśmy zacnie w coraz bardziej rosnącym gronie ludzi, którzy w Poznaniu przychodzą, bądź też do Poznania przyjeżdżają, żeby razem pobyć i razem pośpiewać. Moim odkryciem śpiewankowym ostatniego czwartku jest Mati Wieczorek, który jest mimo. Nie wiem, Mati, ile ty masz lat? 10 możesz mieć lat? Pewnie ogląda. Nie wiem, w każdym razie Mati śpiewa, gra po prostu jak zawodowiec. Jestem absolutnie przekonany, że absolutnie Mati sobie na tych scenach poradzi nie tylko śpiewankowych, ale również myślę, że bardzo szybko wystąpi z własnym repertuarem. Mam taki nawet pomysł niecny, że może którąś transmisję właśnie z Mati w duecie zagramy. Co myślisz, Mati, o tym? Tymczasem chciałem podziękować serdecznie wszystkim tym, których spotkaliśmy w Warszawie, w Gdańsku i w Ostródzie. Przeserdeczne, przesympatyczne koncerty. Bardzo fajnie było się z wami wszystkimi spotkać, pogadać, pośpiewać razem. Jesteśmy zachwyceni tym, jak cały czas na nas czekacie i jak z nami współtworzycie te wieczory. Potem, gdy wracamy do naszej szarej rzeczywistości miejskiej, to właśnie następuje taki poniedziałek jak dzisiaj, gdzie człowiek na ledwo żywo spina się wieczorem tylko po to, żeby się z wami spotkać i pośpiewać jeszcze. I to nadaje sens całemu temu dniu, bo zanim zacząłem te śpiewanki wieczorne prowadzić, poniedziałkowe, to poniedziałki się nadawały kompletnie do niczego. Zdarzało się tak, że przesypiałem je całe i płynnie przechodziłem we wtorek. Tymczasem cieszę się na te spotkania za każdym razem, dlatego cieszę się również, że dzisiaj jesteście, mam nadzieję, że jesteście ze mną. Bo tradycyjnie tego nie wiem, nie obserwuję ekranu, telefon jest ustawiony tak, że widzę jego plecki i nie wiem, czy jesteście. W każdym razie, jeżeli jesteście, to tradycyjnie proszę was, żebyście napisali, skąd oglądacie. Bardzo mnie to zawsze ciekawi, jak czytam sobie potem w nocy, czy następnego dnia, wszystkie wasze komentarze. I tak jak wspominałem już kilkukrotnie, największą radością moją z tego tworzenia tych śpiewanek na ledwo żywo, tak online, jest to, że tworzycie taką fajną społeczność, że czekacie, że pokazujecie sobie nawzajem okoliczności, w jakich oglądacie te śpiewanki i okoliczności, w których, mam nadzieję, śpiewacie ze mną. Przez to, że sobie pokazujecie te miejsca i okoliczności, w których śpiewacie sobie ze mną, dzisiaj Jędrzej Molczyk, mój serdeczny kolega, zastrzelił mnie niestety, bo ogląda sobie dzisiaj śpiewanki. Chyba nie ogląda, bo tam nie ma zasięgu wystarczająco dużo, żeby mógł oglądać. Ale jest zupełnie sam w schronisku na końcu świata w Starym Łupkowie. To taka chatka, która jest absolutnym początkiem wszystkiego, jeśli chodzi o klimat miejsca, o miejsce, w którym gra się najlepiej, jest się ze sobą najlepiej, w którym się najlepiej pisze piosenki. To Łupków nie ma sobie równych i Jędrzej tam dzisiaj zaległ sobie przy piecu.
na końcu świata i tak mi się skojarzyło, że mimo tej piosenki, że tej piosenki nie planowałem dzisiaj zagrać, to chciałbym wam zagrać na takie preludium, można powiedzieć, przed dziesiątką piosenkę, która się tu Chatka, ona jest z repertuaru zespołu Bez Zobowiązań. Nie pamiętam, kto napisał słowa tej piosenki. Zdaje się, że anonimowy turysta w innym pięknym, klimatycznym miejscu w Chatce na Niemcowej zostawił taki wiersz, potem muzykę napisał Grzesiek Śmiałowski i tak oto piosenka, która opiewa drewniane, piękne miejsce, pełne ciepła i dobrych emocji. Będę odchodził i na pewno wrócę do tej chatynki pełnej ziół i malin, gdzie serdeczności zachłanny uczeń kochałem tych, co mnie kochali. Gdzie serdeczności zachłanny uczeń kochałem tych, co mnie kochali. Gdzie zsiadłem mleko, piłem duszkiem, nie śpiąc przez tysiąc przegadanych nocy. Z dłoni dziewczęcej szykując poduszkę w tę jedną mroczną jak jej oczy. Z dłoni dziewczęcej szykując poduszkę tę jedną mroczną jak jej oczy. Będę odchodził i wrócę niebawem do was przyjaciół w tej starej chacie. Powiemy sobie co z dawna dawien pisali ludzie w poufny tadzież. Powiemy sobie, co z dawna dawien spisali ludzie w poufny tadzież. Takie dobre myśli wysyłam do Łupkowa. Słuchajcie, jeżeli chcecie znaleźć takie miejsce na mapie, gdzie woda się nosi ze studni, gdzie wszystko zależy od tego, gdzie się zapali ogień, że wokół tego ognia gromadzą się ludzie, bo to jedyne źródło światła, gdy zachodzi słońce. Gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej, a nawet jeżeli ktoś złapie taki zasięg, to nikomu nie przychodzi do głowy, żeby go wykorzystać w jakikolwiek sposób, bo jest to jakby źle widziane i doskonale. To schronisko na końcu świata, Chatka na końcu świata, prowadzona przez Marcina i Karolinę w Starym Łupkowie na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Jest takim miejscem, gdzie ludzie w poufny pacierz spisują to, co mają sobie do powiedzenia. To takie preludium, można powiedzieć, dzisiejszego śpiewogrania, wywołane zdjęciem, które mi na złość Jędrzej wysłał ze Starego Łupkowa. To moje ukochane miejsce. W tak zwanym międzyczasie z waszych zdjęć, miejsc, że tak powiem, odsłuchu dzisiejszego śpiewogrania, wywnioskowałem, że oprócz tego, że macie stoliki, oprócz tego, że macie świeczki, każdy z was ma jakiś alkohol. Nie wiem, czy to jest bardzo dobry, że tak powiem, pomysł, żeby zawierać go jakby w pakiecie, ale no ja się pomagam Guinnessem. Jak wspominałem wcześniej, sentyment do Irlandii pozostał mi ogromny z czasów, w których tam jeździłem w wakacje pracować i zdarzało mi się grać również na ulicach Irlandii piosenki. I to takie, można powiedzieć, wspomnienie z tamtych czasów. Ale piosenka absolutnie nie wiąże się z tamtymi czasami. To piosenka, która o tyle jest charakterystyczna w tym, co tutaj z wami robię, że to chyba pierwszy utwór, który zdecydowałem się tak nagrać spontanicznie, będąc na przepięknym wrzosowisku w Nadleśnictwie Płytnica, niedaleko leśniczówki mojej kochanej rodziny. Trafiłem na takie przepiękne wrzosowisko, pas, taki pas w lesie wycięty, to się chyba pożarowy nazywa taki pas.
w całości obsadzone wrzosami, a akurat była wczesna jesień i te wrzosy tak po horyzont przepięknie wyglądały. A że miałem ze sobą gitarę, jako że pojawiłem się tam z Junem i z gitarą, żeby pisać leśne piosenki kolejne, to zagrałem tak zupełnie spontanicznie, z ręki niemalże, piosenkę Starego Dobrego Małżeństwa do słów Edwarda Stachury i Krzysztofa Myszkowskiego Muzyki. To duet, który doskonale pewnie znacie z piosenek SDM-u. No i ta piosenka, a właściwie wasza reakcja na nią, stała się takim motorem sprawczym tego, że uwierzyłem, że po drugiej stronie telefonu, komputera, internetu, po drugiej stronie świata takie pieśni są ważne, żeby je usłyszeć i razem pobyć przy tym śpiewaniu. I chyba od tego się w zasadzie zaczęło to moje z wami tutaj, raczej wiara w to śpiewanie z wami. Więc taka piosenka dość przekorna. Z nim będziesz szczęśliwsza. Zrozum to, co powiem, spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane, drżącym głosem niekłamane, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nie myśl, że nie kocham lub że tylko trochę. Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem tak ogromnie, bardzo jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj, zrozum, dobrze żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Śpiewajcie sobie tam. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Ze mną można tylko w dali znikać cicho.
Duet Edward Stachura, Krzysztof Myszkowski, właściciele wielu serc. Myślę, że całe pokolenie, jeśli nawet nie jedno pokolenie, no sądząc po tym, jak Mati Wieczorek dzisiaj chłonie te pieśni, to nie jedno pokolenie, tylko dwa albo nawet trzy pokolenia już nasiąkają tymi pięknymi aranżacjami Krzysztofa Myszkowskiego do słów Edwarda Stachury. Ale nie ma monopolu Krzysztof Myszkowski na wiersze Edwarda Stachury, choć pewnie te aranżacje są najbardziej znane, ale są też puryści, którzy uważają, że inni twórcy muzyki lepiej odnajdywali właściwe dźwięki dla słów Edwarda Stachury. I tak oto kontrastowa aranżacja i kontrastowy wykonawca Mirosław Czyżykiewicz do słów Stachury właśnie i muzyki pana Satanowskiego napisał taki wiersz, czy napisał taką piosenkę do wiersza Życie to nie teatr. Bardzo wiele słyszałem różnych aranżacji tego wiersza, to bardzo piękny i mądry i życiowy wiersz, takie staram się wam prezentować w formie piosenek właśnie. No i posłuchajcie, ja wybrałem taką aranżację, którą ja poznałem, przypominam tylko, że te wersje piosenek, które ja gram, absolutnie nie są wersjami wzorcowymi, to są wersje, które ja poznałem, bądź też które ja poznałem i zmieniłem tak, bo mi się tak podobało. Natomiast cały czas zachęcam was, żebyście szukali na podstawie tudzież wykonawców, tudzież tytułów tych piosenek, oryginalnych wykonań, bo to one są jakby najważniejsze. Ja jestem tylko nośnikiem pomysłu na. Więc absolutnie ani te akordy, które dzisiaj po śpiewograniu również wam zamieszczę do tych piosenek, nie muszą być, ani aranżacja, ani sposób śpiewania, nie muszą być tymi, które w oryginale były zawarte przez twórców. Takie bandyckie prawo zapiewajów, takie. Ja chodziłem do szkoły z Mikołajem Rejem, także takie słowo zapiewajło, to kiedyś był taki człowiek, który przychodził i prowadził śpiewogrania na rajdach studenckich, w chatkach i tak dalej. Także to takie słowo dosyć archaiczne, ale chyba oddające niestety rzeczy. Więc no, każdy ma takie prawo sobie zagrać tak, jak mu się to podoba i tak, jak mu brzmi. Więc taki utwór, życie to nie teatr. Życie to nie teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym straszniejsze, im piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Lecz niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieje się w krąg, śmieje się i świat, cały świat. Dziś bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie pełno, niedostępna tyraliera. Tańce, alkohole, pewnie flirty będą też. Potem drzwi otwarte zamkną się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowne stworze wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Lecz niezaraźliwy wcale jest twój śmiech. Bo ty grasz. Ja
duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran, lecz gdy śmieje się w krąg, śmieje się i świat, cały świat. Ty prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cały jestem zbudowany z ran, lecz gdy śmieje się w krąg, śmieje się i świat, cały świat. Śmieje się w krąg, śmieje się i świat, cały świat. Bardzo autobiograficzny wiersz Edwarda Stachury. Znając jego biografię z książek i opowiadań przyjaciół, wiem, że to bardzo prawdziwy wiersz. Zresztą jak chyba zdecydowana większość wierszy tego niesamowitego i zdecydowanie za wcześnie zmarłego poety i barda. Kochani, dwie piosenki do słów Edwarda Stachury, więc już troszeczkę zaprzeszłe w swojej treści i formie. Teraz piosenka nieco nowsza, chociaż w dalszym ciągu piosenka ze starej szuflady, nawet dosłownie. Ci z was, którzy znają repertuar zespołu Cisza jak ta i naszą dyskografię, wiedzą, że współtworzę taki projekt, który wymyśliłem kiedyś pospołu z Wojtkiem Szymańskim, ze starej szuflady. Dwie płyty tego projektu już się pojawiły w dyskografii Ciszy jak ta. Dzięki temu wielu z was miało okazję poznać piosenki no mało znane powszechnie. Przynajmniej w gronie dzisiejszych słuchaczy, bo klasyczni górołazi znają tę pieśń, która za chwilę doskonale. To piosenka zespołu Smak Jabłka, który niestety no, chyba nie istnieje, nie funkcjonuje przynajmniej w tej chwili artystycznie. Szkoda to wielka. Autorem słów i muzyki jest Paweł Małolepszy, artysta bardzo niedoceniony. Bardzo niedoceniony, bo pieśni, które Paweł napisał, to są naprawdę pieśni absolutnie prima sort. Szkoda wielka, że mimo że kilka różnych składów, kilka różnych stylistyk grania, to te piosenki Pawła tak mało rozpoznawalne. Uważam, że to jest bardzo szkoda. Dla tych z was, którzy nie znają, Wiara i taki utwór, którego można posłuchać na płycie ze starej szuflady, zespołu Cisza jak ta, ale przede wszystkim polecam wykonanie oryginalne. Mam jeszcze dosyć wiary w ciebie i w siebie i w nas. Wziąłem ją z mojej gitary, tego nauczył mnie czas. Teraz popłynę powietrzem, światłem opadłym z gwiazd. Dni ponazywam odeszłe z naszych podniebnych lat. Ty ze swej drogi nie wracaj, choćby dogonił cię krzyk. Słowa nic przecież nie znaczą, to tylko umarł nikt. Troszkę wyżej, jak komuś za nisko. Mam jeszcze dosyć wiary w ciebie i w siebie i w nas. Wziąłem ją z mojej gitary, tego nauczył mnie czas. Teraz popłynę powietrzem, światłem opadłym z gwiazd. Dni ponazywam odeszłe z naszych podniebnych lat. Ty ze swej drogi nie w
wracaj, choćby dogonił cię krzyk. Słowa nic przecież nie znaczą, to tylko umarł nikt. Próbujemy jeszcze wyżej. Mam jeszcze dosyć wiary w ciebie i w siebie i w nas. Wziąłem ją z mojej gitary, tego nauczył mnie czas. Teraz popłynę powietrzem, światłem opadłym z gwiazd. I ponazywam odeszłe z naszych podniebnych lat. Ty ze swej drogi nie wracaj, choćby dogonił cię krzyk. Słowa nic przecież nie znaczą, to tylko umarł nikt. To tylko umarł nikt. To tylko umarł. Wiara, Paweł Małolepszy, zespół Smak Jabłka. A teraz sięgniemy piosenką, no bardzo, bardzo, bardzo głęboko, można powiedzieć w czasy absolutnie zaprzeszłe, ale ważne. Bo tak oto piosenka, która za chwilkę zabrzmi, jest nie tylko napisana do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, co już samo w sobie jest gwarancją absolutnej przepiękności słów, ale również melodia, która do niej powstała, a również przeeteryczne wykonanie prawdopodobnie spowodowało, że piosenka zespołu Boom zaistniała na jednym z najważniejszych i najbardziej oglądalnych po dziś dzień chyba festiwali w historii polskiej muzyki rozrywkowej i nie tylko, mianowicie na festiwalu w Opolu. No wyobraźcie sobie, kochani, że w latach 70., bo to chyba, o ile dobrze pamiętam, może ktoś mnie poprawi, 71 albo drugi chyba rok, kiedy ta piosenka zagościła na deskach Amfiteatru Opolskiego. A może trochę przesadziłem, może nie 70, może trochę później. Nigdy nie byłem dobry z dat, więc wybaczcie. Piosenka Miłość zespołu Boom, zaśpiewana, jest, można znaleźć na portalu YouTube wykonanie tej piosenki z tamtych czasów w gronie zespołów bardzo popularnych, podówczas big beatowych, które grały w dużych składach takich inspirowanych Beatlesami, Rolling Stonesami, czy też taką dość kiczowatą polską muzyką rozrywkową tamtych czasów. Nagle wychodzi na scenę trójka bodajże studenciaków wyjętych rodem z Japy, Bazuny, Giełdy Szklarskiej, Porębie, w swetrach powyciąganych, turystycznych, na tę scenę nobliwą z milionami oglądalności i gra na gitarze i fleciku takim szkolnym, prostym, absolutnie przepiękną melodię, która do wielu serc trafiła i po dziś dzień w wielu sercach została. Ja oczywiście nie jestem w stanie oddać atmosfery tej pieśni, dlatego serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście ją sobie znaleźli na portalu YouTube. Tymczasem, jeżeli ktoś zna to, to serdecznie zapraszam do zaśpiewania sobie ze mną Miłości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Słońce, słońce w ramionach, czy twego ciała kryształ pełen owoców białych, gdzie strój zielony tryska, gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu, gdzie oczy miękkie w mroku. Thank you.
twych kroków korowody w urojonych alejach, twe odbicia u wody, jak w pragnieniach, w nadziejach, twoje usta u źródeł, to syte, to znów głodne, i twój śmiech, i płakanie nie odpłynie, zostanie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki, wysoko, w obcowanie obłokom, tak pół mnie, a pół tobie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki, wysoko, w obcowanie obłoką, tak pół mnie, a pół tobie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, w czas daleki, wysoko, w obcowanie obłoką, tak pół mnie, a pół tobie. Taka miłość. I ta piosenka, powiedziałbym, że bardzo adekwatna, bo przecież za dni parę mamy walentynki. Akurat tak się złożyło, że walentynki nie wypadły w śpiewogranie. To może nawet szkoda wielka, bo mógłbym zrobić takie szczególne walentynkowe śpiewogranie z samymi piosenkami o miłości właśnie. Niemniej jednak będzie to o tyle utrudnione, że w same walentynki zespół Cisza jak ta ze mną oczywiście gra koncert w Poznaniu. W Poznaniu koncert, który właściwie już, nie tylko właściwie, tylko w ogóle jest, nie ma na niego miejsc żadnych. Ale jeżeli jesteście z Poznania i nie macie tych biletów jeszcze, a chcielibyście w piątek na Śródce pośpiewać sobie z nami najważniejsze nasze piosenki o miłości, które napisaliśmy, to być może zrobimy jeszcze drugi koncert w piątek. Piszcie SMS-y na stronie, na wydarzeniu jest informacja o tym, jeżeli się ukonstytuuje odpowiednio duża liczba słuchaczy, którzy będą chcieli ten drugi koncert, powiedzmy o 20:30, przyjść w piątek, no to zrobimy taki drugi koncert i pośpiewamy sobie nieco dłużej w piątek. Także, jeżeli ktoś z Poznania, to serdecznie zachęcam do tego. Piosenka o miłości, piosenka, można powiedzieć, jedna z najpiękniejszych według mnie piosenek o miłości, które kiedykolwiek powstały. Zachęcam ponownie do posłuchania oryginału. No i kochani, piosenka, która z kolei chyba miłość nie jest, ale to ważny utwór. Myślę, że jest to jeden z utworów, które będą z pewnością w czołówce waszego głosowania 20 najważniejszych piosenek z drugiego sezonu. Ej, mam sezony, jak po prostu jak Gra o Tron. Drugiej części spotkań, czyli drugiej dziesiątki naszych spotkań podsumowanych takimi wybranymi przez wami piosenkami. Robert Kasprzycki, no i piosenka chyba najbardziej znana piosenka Roberta Kasprzyckiego, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak jest. No i myślę, że godna konkurentka innego utworu, który w pierwszej trójce waszego głosowania w pierwszym sezonie zabłysnął, czyli Zapisze śniegiem w kominie. Niebo do wynajęcia, no i piosenka, którą myślę, że doskonale znacie, więc śpiewajcie sobie po tamtej stronie telefonu. Alicja z Krainy Czarów po prostu, tylko że z telefonem zamiast drzwi. Jaka Alicja. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś na bas grał słów kilka dziwna.
była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, w Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj, w niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj. To też piosenka, która święciła swoje triumfy przez pryzmat właśnie festiwalu w Opolu bodajże, gdzie któregoś razu, dwa lata z rzędu, w latach bodajże 90. zabrzmiał koncert Kraina Łagodności. To stamtąd bardzo wielu Polaków poznało piękne poetyckie pieśni i okazało się, że na scenach festiwalowych, na scenach telewizyjnych mogą zaistnieć również ważne, piękne, istotne pieśni, nie tylko ten kicz lombardowo-biesiadny, który zwykł tam gościć. Szkoda, że tylko dwa lata tak się działo, ale to były ważne dwa lata, bo przez pryzmat tych dwóch występów kilkadziesiąt piosenek takich właśnie jak Niebo do wynajęcia na stałe zagościło w świadomości Polaków i wychowało Polaków w jakiejś takiej atencji do piękna słowa. Ja dzięki mojej mamie poznałem te kasety Krainy Łagodności, za co nie przestanę nigdy być wdzięczny. Mamusiu, bo oglądasz, to chciałbym ci serdecznie podziękować jeszcze raz za to, że zabrałaś mnie w ten świat. A ja was teraz zabieram w świat zespołu Raz, Dwa, Trzy, właściwie wykonawczo i tylko, gdyż piosenkę ową wykonuje wielu wykonawców. Po raz kolejny mam problem, żeby zdefiniować, kto jest prawowitym wykonawcą tego dzieła. Jedno jest pewne, Agnieszka Osiecka jest autorką tego niezwykle smutnego wiersza. No i to jest taka piosenka, jeżeli można by ją było sprzedać za jakąś określoną ilość koenów, no to tutaj bardzo dużo koenów trzeba byłoby za nią zapłacić, czyli jednostka miary określająca smutek zawarty w piosence. No ale piosenka przepiękna w swoim smutku, jak to pan Andrzej Poniedzielski mawia, dobre, bo smutne. No i co? Pośpiewajmy sobie razem, zwłaszcza w refrenach. Refren. W kontekście tego dzieła w ogóle trudno mówić o takim zjawisku jak refren, bo to chyba nie jest refren, to jest prawie jak modlitwa. Oczy tej małej. Posłuchaj pan, panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej.
Żyła tam Jagna dobra i czysta i chodził do niej Jan kancelista. Akurat była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam Jagnę kochanek czuły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. A lato jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie wędrowny, nastał ten dzień niewymowny. Odszedł bez słowa kochanek podły, na nic się zdały płacz jej i modły. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe, lody podał jej malinowe. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Posłuchaj, niewierny kochanku, co nienawidzisz poranków. Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś wzgardził ludzką miłością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg. Pokłoń się do jej martwych stóp. Da się smutniej? Chyba nie. Oczy tej małej. Ja znam z repertuaru zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale wielu wielkich wokalistów i wokalistek parało się graniem tej pieśni. I słusznie, bardzo piękna ta piosenka. Zresztą jak większość piosenek napisanych do słów Agnieszki Osieckiej, no może poza Marysią Biesiadną, to wszystkie pozostałe to. To maestria Agnieszki Osieckiej i jej dorobek. Kochani,
Dla odmiany niejako, dla złamania tego klimatu smutnego bardzo piosenka zespołu, który no, jest zespołem bardzo mało śpiewankowym. Co więcej, dość mało znanym i chyba niesłusznie. Mowa tu o zespole Cree, czyli zespole, który założył Sebastian Riddle, syn słynnego, nieodżałowanego zupełnie Ryszka Riddla, frontmana, bo nie jak niektórzy twierdzą, tam założyciela, czy tam autora, czy jakiejś postaci szczególnie artystycznie wkładającej bardzo wiele w repertuar zespołu Jam, bo muzycy, które do dzisiaj ten zespół tworzą, włożyli chyba więcej. Natomiast nie ma co ukrywać, że Ryszek Riddel był postacią niezwykle charyzmatyczną, postacią, która przyciągała całe rzesze ludzi, to nie tylko hippisów, do muzyki takiej bluesowej, rockowej tamtych czasów. No po dziś dzień nie ma chyba takiego Polaka, który nie zna piosenki Whiskey albo Wehikuł Czasu, które te piosenki z czasem nabrały jakiegoś takiego pejoratywnego wydźwięku. Są źle widziane w różnych miejscach, się ich nie wolno ich śpiewać na śpiewankach, bo to siara i w ogóle nie wiadomo co. Kurczę, mi się wydaje, że niesłusznie, może dlatego, że przez wiele lat był, po śmierci zwłaszcza Riddla, były te piosenki bardzo często grane i chyba zostały po prostu zgrane, zamordowane, zaśpiewane na śmierć, jak to się mówi czasami. Gdy Sebastian Riddle, syn Ryszka, człowiek o bardzo podobnym głosie, sposobie śpiewania, co chyba nie jest takie dziwne u syna. Podobna sytuacja występuje na przykład u braci Cugowskich i nikt im tego nie zarzuca. A Sebastian Riddle ma podgórkę ze swoim repertuarem. Wszyscy mówią, że to tam się wzorowanie na Jamie, wzorowanie na Ryszku. Z drugiej strony, jeżeli się ma takie wzory i takie prawo do tego, żeby bazować na dorobku takiego ojca, to myślę sobie, że chyba troszkę niesłusznie. A dowodem na to jest piosenka, którą chciałam wam zaraz zagrać. Zespołu Cree, właśnie autorstwa Sebastiana Riddla, którą bardzo lubię przez pryzmat formy i treści. I myślę sobie, że ona nie ustępuje zupełnie swoim pięknie tym wszystkim kitom Jamu, które wszyscy, albo przynajmniej bardzo wielu zna. Posłuchajcie, po co więcej. Bardzo ważny tekst. Abym został tu, nie pozwól mi znów się odwrócić. Pozwól tylko mi zabrać duszę mą, a ja się wzniosę, podniosę. Teraz to już wiem. Teraz to już wiem. Weź mnie jak wiatr, skrzydła ptaka. Weź mnie jak woda łagodną falą. Weź mnie jak słońce ciepłą rosę, a ja się wzniosę, podniosę, bo muszę. Teraz to już wiem. Teraz to już wiem. Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak na dłoni. No po co więcej? Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała.
serce widać, widać jak na dłoni. No po co? Po co więcej? Po co mi więcej? Działa. Serce widać, widać jak na dłoni. No po co więcej? Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak co więcej? Po co mi więcej? Po co mi więcej? Dusza moja jeszcze czysta, choć niejedno widziała. Za tydzień będę miał no, wyjątkową okazję do spotkania z wami, jako że, jak część z was już wie, bo się tym gdzieś podzieliłem, za tydzień wypadają moje urodziny. Nie będę mówił, które, bo to w moim wieku to już nie wypada. Już przeszedłem na obchodzenie imienin bardziej niż urodzin. Ale żartuję oczywiście. Wiek to tylko cyfra w PESEL-u. Tak naprawdę to ważne jest to, co się ma w duszy, zwłaszcza jeżeli ta dusza jest czysta, choć niejedno widziała przez te wszystkie lata. Chciałbym bardzo przynajmniej, żeby taka była. I chciałbym bardzo, żebyście wy się utożsamiali ze z tymi słowami Sebastiana Riddla. Serce widać jak na dłoni. Chyba szkoda czasu naszego ludzkiego na tym ziemskim łespadole, żeby to serce chować przed światem, przed innymi ludźmi. Powinno być je widać, powinno być nas stać na to, żeby patrzeć ludziom prosto w twarz, powinno być nas stać na to, żeby mieć czystą duszę, żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami i z tymi ludźmi, z którymi się chce żyć, a nie z tymi, którzy cię zmuszają do tego, żebyś musiał z nimi być, musiała z nimi być. Pamiętajcie o tym. Za tydzień moje urodziny, jak wspomniałem. Zrobię coś, żeby wyjątkowe było to śpiewogranie. Chyba po raz pierwszy w mojej historii, wiecie, piszę piosenki od lat chyba 20, 40 chyba tych piosenek jest w repertuarze zespołu Cisza jak ta. Na mojej pierwszej płycie, pomiędzy Ciszą a Ciszą, jest ich 16. Na kolejnej, drugiej i trzeciej, które już w ciągu najbliższych 2 miesięcy trafią do tych z was, którzy zechcieli sobie takie płytki zarezerwować na portalu Zrzutka. Też jest ich no, prawie 30 w sumie. Więc tych pieśni już około setki napisałem, a wyobraźcie sobie, że chyba jeszcze nigdy nie zagrałem koncertu, który by te piosenki w jakimś szerszym stopniu prezentował. Dlatego może rzeczywiście z okazji urodzin zrobię sobie podgórkę, bo nie przepadam. To najlepszym dowodem na to, że tego nigdy nie zrobiłem, jest to, że żeby grać własne piosenki, ale zrobię to. Za tydzień zrobię takie spotkanie właśnie z moimi piosenkami chronologicznie, opowiem wam troszkę o nich. Jakie były okoliczności ich powstania. No i zobaczymy. Taki urodzinowy koncert, taki urodzinowy prezent sobie zrobię. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w te urodziny. Tymczasem Edward Stachura i Krzysztof Myszkowski po raz kolejny, więc można powiedzieć poniekąd gwarancja nie tylko tego, że piosenka będzie piękna, ale również tego, że duża część z was tę piosenkę będzie znała. A jak wszyscy doskonale znają inżyniera Mamonia Zasadę, Polak lubi tylko tę piosenkę, którą już gdzieś słyszał. No i bardzo się cieszę, że w tym gronie, w którym spotykamy się co poniedziałek i nie tylko, są również ludzie, którzy lubią posłuchać piosenek nowych. Dzięki temu tacy grajkowie jak ja, którzy je piszą, mają szansę z tymi piosenkami do kogoś trafić, a nie tylko odtwarzać całe życie coś innego. Kochani, taka opowieść Edwarda Stachury do muzyki Krzysia Myszkowskiego. To było tak, jak zaćmienie słońca w sercu. Przestała naraz widzieć mnie. To było tak, jak trzęsienie ziemi w Peru.
przestała naraz słyszeć mnie. To było tak, jak o latarnię morską rozbija się wędrowny ptak. W najgłębszą ciemność strącił mnie największy blask. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie, wyjdzie słońce dla mnie już. Niech będzie tak, że trzęsienie ziemi wszędzie zaginął, wszędzie po mnie słuch. Niech będzie tak, bo ja nie żyję wcale, duchem ptaka stał się ptak. W najgłębszej nocy tańczę do czarnego dnia. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Jeszcze. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Moje urodziny za tydzień, a wczoraj miała swoje urodziny Dorota Kacer, więc serdeczne pozdrowionka urodzinowe, Doroto, dla ciebie. Tymczasem kolejna piosenka, którą sobie zamówił ktoś, ale ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć kto, więc drogi ktosiu, to jest dla ciebie piosenka. Myślę, że jeżeli usłyszysz, to będziesz wiedziała, że to dla ciebie. Stare dobre małżeństwo po raz kolejny, tym razem inny kochany przeze mnie duet, nie ze Stachurą w roli głównej, tylko z Adamem Ziemianinem. Aha, ta piosenka, która przed chwilką, to Tango Triste, jakby ktoś szukał. Ja potem oczywiście napiszę te wszystkie piosenki, które dzisiaj były. Zamieszczę również akordy do tych piosenek, żebyście mogli sobie pograć, kto tam uważa to za słuszne. Bym chciał, żebyście absolutnie nie postrzegali mnie w kategoriach jakiejś alfie, omegi, gitary czy wokalu, bo nie jestem ani wokalistą, ani gitarzystą, który by mógł komukolwiek stawić za wzór. Natomiast szukajcie cały czas oryginalnych wykonań i uczcie się tych piosenek, czy przez pryzmat takich uproszczonych wersji, które gram ja, to wszak nie moje pieśni, czy też całkiem oryginalnych na tabulaturach. Piosenka, którą za chwilkę zagram, jest chyba w moim takim prywatnym rankingu jedną z na pewno z trzech najpiękniejszych piosenek o miłości, które ja znam, które poznałem. Adam Ziemianin to jest kolejna gwarancja piękna uczuciowości. Jak już wspominałem wielokrotnie, uwielbiam wiersze pana Adama, które Krzysztof Myszkowski nazywa wierszami puchatymi. Może one są puchate, nie wiem. Nie znam się na tym sposobie określenia wierszy, czy one są puchate, czy nie, ale w każdym razie ja też jestem puchaty coraz bardziej, dlatego jest mi z tymi wierszami bardziej po drodze, może. Tango Triste za mną, więc już dykcja nie musi być aż taka wyśrubowana, więc mogę sobie wyknąć Guinnessa. Nie polecam, najmłodszym zwłaszcza. Ale jak ktoś jest starszy i to śpiewograje, mają to do siebie, że się doskonale czują, jeżeli chociaż troszeczkę tego kurażu sobie można dodać w ten czy w inny sposób. Żywe światło ognia, żywy ogień właściwie, dający światło, jest tutaj dla mnie osobiście absolutnym mustem. Znaczy możemy jakby spotykać się w internecie, na ledwo żywo w poniedziałek. Może sobie pić piwo albo nie pić piwa, ale żywy ogień powinien temu towarzyszyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kochani, piosenka Jesteś, to jest tak ładne, to są tak ładne słowa Adama Ziemianina, że czasami sobie myślę, że
muzyka im jest w ogóle do niczego niepotrzebna, ale pro forma, ponieważ są to śpiewanki, a nie recytacje, to zagram piosenkę. Jesteś. Jest tyle ciepła w twym głosie, miła, że nawet lodowiec z torbami byś puściła. Nie, kochani, za nisko dla mnie. Założymy sobie wyżej. Jest takie zjawisko, które się nazywa kapodaster. Dla tych z was, którzy na gitarze nie grają, to pewnie nie wiedzą, ale ci z was, którzy się parają taką czynnością, kapodaster pozwala bez zmiany akordów zagrać piosenkę o dowolną liczbę progów wyżej, bądź zaśpiewać wyżej po prostu. Co w niektórych piosenkach, jak słychać, się przydaje, żeby się nie dusić, nie schodzić sobie za nisko, nie męczyć się w tak zwanych oryginalnych tonacjach, można sobie dopasować tonację do swojego głosu. I myślę, że teraz będzie mi łatwiej śpiewać, a może części z was również. Jest tyle ciepła w twym głosie, miła, że nawet lodowiec z torbami byś puściła. Jest tyle wiary w twej duszy, droga, że ocean spokojny boso przejść byś mogła. Jest tyle żaru w twych słowach, piękna, że ogień z ogniska dałby ci się opętać. Jest tyle światła w twoich śladach, mroczna, że po krach lodowych też do mnie byś doszła. Tyle czułości w twych gestach, urocza, że z każdej naszej chwili musi coś pozostać. Jest tyle mądrości w twym serdecznym palcu, że kwiaty pokojowe nie pozwolą zasnąć. Jest tyle miłości w twym sercu, mała, że późny listopad w lipiec byś zamieniała. Jest tyle błękitu w twoich oczach, jasna, że pójdę za tobą aż na koniec świata. Że pójdę za tobą aż na koniec świata. Taka miniaturka do wiersza Adama Ziemianina, którą, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo lubię. No i jeżeli jesteśmy przy piosenkach, które o miłości prawią, to kolejny utwór będzie 10, ostatnim utworem w tej części 10 ważnych piosenek. Jeszcze kołysanka przed nami, dość oryginalna. Ale ten utwór jeszcze wybrzmi wcześniej. Zespół Mikroklimat go popełnił. Dzisiaj wyjątkowo dużo Stachury. Nie wiem, dlaczego dzisiaj akurat Stachura mi się tak jakoś zapętlił, ale za to w bardzo różnych aranżacjach dzisiaj go mamy. Nie tylko te klasyczne piosenki do muzyki Krzysztofa Myszkowskiego, ale również były inne aranżacje i wykonania. I jeszcze jeden Stachura dzisiaj, bardzo krótka w treści piosenka i bardzo nietypowa. Bardzo nietypowy wiersz, jak na Edwarda Stachurę. Wręcz wydawało mi się, że nie jest możliwe, żeby to Stachura go popełnił. A jednak tak się stało. Stanisław Szczeciński, przesympatyczny, przeskromny i doskonały muzyk zespołu Mikroklimat, napisał muzykę do tego utworu. I to jest piosenka, którą bardzo lubię śpiewać z wami, gdy jesteśmy całkowicie na żywo, więc będę lubił, mam nadzieję, również kiedy jesteśmy na ledwo żywo albo online. Polega ona na powtarzaniu tej frazy bardzo krótkiej, więc jeżeli nawet ktoś nie zna tego utworu, to jest doskonała okazja, żeby go szybciutko przyswoić i sobie po prostu zaśpiewać gdzieś tam razem. I napiszcie mi, skąd sobie śpiewacie. Zapomniałem o to poprosić chyba, bo bardzo lubię sobie czytać później, jak między sobą się wymieniacie informacjami o miejscach, o okolicznościach, o piosenkach. To jest najfajniejsze, największą radość mi to przynosi. Wołanie do kogoś na świecie.
Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Spróbujcie. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. No nie wierzę, że jest ktoś jeszcze po tej stronie drugiej telefonu, który tego tekstu Sachury się nie nauczył, więc niezależnie od tego, czy jesteście w Polsce, czy gdzieś za granicami, zaśpiewajmy sobie to razem. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Edward Stachura, niech sobie wszyscy będą mądrzy ze swoimi mądrościami, a ja z moją miłością pozostanę głupi. To również cytat z tego niezwykłego wędrowca Bożego, któremu życie na ziemskim łespadole sprawiało tyle radości, co smutków i wypadkowa tego nieustannego zmagania się dobra ze złem, ciemności z jasnością spowodowała prawdopodobnie, że Edwarda Stachury dość szybko na ziemskim łespadole zabrakło. Zostawił po sobie wiele pięknych i mądrych takich do przemyślenia wierszy. A więc kołysanka, kochani. Kołysanka 11, właściwie dzisiaj 12, ale powiedzmy, że 11, bo pierwsza była bonusem. 11 piosenka dzisiaj. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Również absolutnie niezwykła poetka. Również zdecydowanie za krótko na ziemskim łespadole przebywała ona. No i piosenka, która nie jest taką typową, nie, może jest, nie, to jest kołysanka, ale to jest taka kołysanka bez kołysanki w tytule. Ciekawy jestem, czy jeszcze jesteście ze mną. Dzisiaj strasznie dużo gadam, jakiś taki mam dzień. Bardziej do gadania niż do grania dzisiaj jestem. No ale nikt nie jest, że tak powiem, maszyną. Trudny to był weekend i pełen emocji, dobrych, złych, różnych. I tak chciałem się dzisiaj trochę pogadać więcej niż pograć. Wybaczcie. Ale dobrnęliśmy do kołysanki. Bardzo mało znana piosenka zespołu Wbrew Pozorom. Taka opowieść. Na dobranoc. Troszeczkę głośniej. W sklepie u Żyda, na półce najwyższej, gdzie czasem kurz siadał, żeby słuchać bajek, mieszkała lalka, tancerka Agnieszka i Kuba woskowy pajac. Spali w pudełku po czekoladkach, sercem przy sercu tancerka pajac. Ty śpi, syneczku, to tylko bajka, bo przecież serc lalki nie mają. Przecież serc lalki nie mają.
Kubę zabrało wojsko na wojnę. Zginął jak wielu, po śmierci medal. Ty śpi, syneczku, śpi spokojnie. Pajaca zabić się nie da. Pajaca zabić się nie da. Z żalu po Kubie płakała lalka, aż serce pękło jej z wielkiej rozpaczy. Ty śpi, syneczku, to tylko bajka, bo przecież lalki nie płaczą. Przecież lalki nie płaczą. Przecież lalki nie płaczą. Przecież lalki nie płaczą. W sklepie u Żyda na półce najwyższej. W sklepie u Żyda na półce najwyższej. W sklepie u Żyda. To nie taka najbardziej radosna może kołysanka na dobranoc, no ale takie też bywają. Pieśni poetyckiej, piękny wiersz Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, który można interpretować sobie na wiele sposobów. Kochani, serdecznie zapraszam na koncerty najbliższe zespołu Cisza jak ta. W piątek, jak wspomniałem, gramy koncert walentynkowy Pełen Miłości w Poznaniu na Poznańskiej Śródce, na Filipińskiej w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia przy Katedralnej Szkole Muzycznej dzięki uprzejmości Agi Więckowskiej. I serdecznie zapraszam Was, jeżeli nie macie jeszcze biletów na ten koncert, a jesteście z Poznania albo chcecie do Poznania przyjechać na spotkanie z nami, to na ten pierwszy termin na godzinę 18 nie ma już biletów. Sala po prostu ma swoje ograniczenia. Natomiast jeżeli wyślecie do mnie SMS-a z taką informacją, że chcecie na takim koncercie o 20.30 w piątek się pojawić pod numer 791-347-924. To jeżeli się zbierze jakaś grupa większa, która będzie chciała nas posłuchać drugi raz tego wieczora, to rozważymy w zespole. Jeszcze nie pytałem Cieszaków, czy się zgodzą na to, ale może się zgodzą. Żebyśmy zagrali drugi koncert tego samego dnia, bo bardzo wiele takich do mnie dociera informacji, że chcielibyście w tym koncercie wziąć udział. Więc jeżeli tak, to wyślijcie SMS-a. Zobaczymy, co się da zrobić. Potem gramy w miejscowości Barcin, to jest niedaleko Bydgoszczy, w sobotę, a na koniec we Wrocławiu. Więc jeżeli ktoś chce walentynki sobie przedłużyć o sobotę i niedzielę, to te koncerty będą również koncertami bardzo walentynkowymi, bardzo miłosnymi. Będzie mniej gór, mniej rozstań, a więcej miłości w ten weekend. Chciałbym polecić również Waszej uwadze koncerty, które się odbędą w lutym w Poznaniu. Marek Andrzejewski, nasz serdeczny kolega z Lubelskiej Federacji Bardów, zagra. Ja będę jeszcze ogłaszał, kiedy on zagra, bo zagra w Domu Kultury pod Lipami, a w tej chwili nie pamiętam dokładnie daty, ale napiszę Wam w komentarzu. To też świetny koncert, serdecznie poznaniakom polecam. 21 lutego, o, chyba tak było, 21 lutego w Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu zagra Marek Andrzejewski, a w ramach poznańskich spotkań z balladą w marcu, bo teraz w lutym już za nami spotkania, w marcu zagra Marcin Styczeń. Taki paradoks, że Styczeń zagra w marcu, tak jakoś wyszło. W styczniu grał Filar, to w marcu zagra Styczeń, tak jak musi być. Więc na stronach poznańskich spotkań z balladą serdecznie zapraszam na ten koncert. Tam są wszystkie szczegóły. Po koncercie oczywiście śpiewogranie, ale to dopiero w marcu, więc jeszcze sporo czasu do tego momentu. Tymczasem za tydzień mój koncert urodzinowy, w ogóle sam się zastanawiam, do końca jeszcze nie wiem, jaką będzie miał specyfikę. Już teraz Was serdecznie na niego zapraszam. Jeżeli chcecie poznać genezy powstania piosenek, których jestem autorem w pełni, czyli tych w pełni autorskich, takich jak W naszym niebie, czy Bo tak Cię kocham,
czy innych pieśni, które popełniłem, Nasze Zielone Światy, czy Nie Będę Nigdy Sam. Te w całości moje, będę mógł o nich powiedzieć więcej. No ale zabrzmiał też tekst, który napisałem do słów moich ukochanych poetów i również przez pryzmat tego, że są to poeci współcześni w większości i zaprzyjaźnieni jesteśmy, będę w stanie wam genezę powstania zarówno wierszy, jak i piosenek w jakimś stopniu przybliżyć. Jak wiecie, lubię to bardzo i mam nadzieję, że przynajmniej część z was również przez ten pryzmat lubi posłuchać, skąd się wzięły piosenki i dlaczego. Ja na przykład bardzo lubię, dlatego tak dużo gadam. Kochani, dzięki wielkie, że byliście, jeżeli byliście. Zamieszczę za chwilkę wam akordy piosenek, które dzisiaj zabrzmiały. Zapraszam na koncerty i do zobaczenia na ścieżkach gór, poezji i muzyki. Dobrej nocy, niech wam się przyśnią, niech wam się przyśni drzewo wiśni.